Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7, dalszy ciąg Master of Magic. Dobra, kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy. A właśnie, miałem zmienić... miałem zmienić tak... Dużo wydaję na manę. Też tak dużo many tutaj nie zyskuję. Ale w sumie okej. Na razie nie potrzebuję za bardzo badań. A mana mi mimo wszystko się przydaje. Rzucajmy więcej czarów, więcej Holy Armor, więcej Holy Weapon. Przydadzą się z pewnością. Dobra, idziemy dalej. Warszawa skończyła Panteon, więc teraz nie zbuduje katedry. To pozwoli nam na szkolenie paladynów. To będzie bardzo fajne. Dobra, tutaj sobie buduj drogę, cztery tury. Dobra, niech nasza armia się połączy. Chociaż aniołki... Kogo my tu mamy? Cokolwiek to nie był... Myślę, że nie chcę mu pozwolić rozwijać się. Był mi połowa aniołka. Jednym czarem. Kali units. Okej, czyli spotkaliśmy Kaliego? Kali. Okej. Okay. I tutaj jest Sera. On zawsze zaczyna w podziemiach. Więc już spotkaliśmy wszystkich graczy komputerowych, fajnie. Okej. Okay. Czyje to jest? Nie widzę flanki. No cóż, trudno. Ojej, nie chciałem kliknąć na sobie tutaj. Ten na dole chce się bić. Ale ja też chcę się bić. Okej, okay, Holy Armor. Kawaleria już jest. Tak, no to... Nie. Na szamanów często są fokusowani. A, przydadzą się jednak. Okej, dobra, zobaczmy. Tutaj nigdzie nie mogę się osiedlić, ale tutaj mogłem się osiedlić. Tuż przy wyjściu. Okej. Tutaj już musi być jakieś miasto. Dobra, tutaj mogę się osiedlić. Okej, stracę gold, ale będzie dużo większa produkcja. A tutaj jest dużo mniejsza populacja. Myślę, że tutaj jest całkiem dobre miejsce. Okej. Okay. Co to może być? Powiedzmy, że to będzie Wrocław. Taki będzie... brzydkie miasto, powiedzmy. Nie, żebym miał coś do Wrocławia. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj podstawiamy się galeriami pod Warszawę. Dalej budujemy. I zobaczmy, gdzieś tutaj jest miasto. Hej, Hellhounds! Okej. Okay. Powoli zacznę sobie rzucać Bless w takim razie. Albo Holy Weapon. Nie, Holy Weapon już wszystkim rzucam. Adds 3 to target units defense and resistance against death and house. Okej. Okay. Zaczniemy to rzucać. Nawalane. Tam na kawalerię, ponieważ ona też będzie uczestniczyć w walce. Okej, okay. Na razie tyle. Okej, okay, Hellhounds. Co mogę rzucić? Dispel Magic? Nie. Mogę Starfires albo Dispel Evil. Each Chaos or Death Creature within the target group must resist or be destroyed. Okej, okay, później mogę to rzucić. Starfires też zada sporo obrażenia. Dobra, na razie spróbujmy ich trochę posławiać, zdobyć trochę doświadczenia. Ok.
Okej, całkiem dobry strzał. Holy Weapon, Holy Armor Blast. Tak, ona powinna sobie całkiem dobrze dawać radę z Hellhoundami. Chociaż one mają plus 1 hit i Fire Breath. Okej, będę się bronił. Ale nie mogą wyjść. Okej. Wezmę, że strzelę. Ciach. Wow. Jednym czarem z... O, to nieładnie. Tak się nie robi. Tak, chyba powinienem coś na to zaradzić. Jakoś się zabezpieczyć przed takimi czarami. Okej, ale chyba mam wskrzeszenie bohatera, więc... więc to nie powinno być problemem zbytnim. Okej. Kawalerię może troszkę się wysuniemy. Przez to będę musiał rzucać jeszcze raz wszystkie czary, które na nim rzuciłem. Okej. Troszkę mi uszkodzi Guardia Spirit, ale nie za bardzo. Okej, nasza kawaleria całkiem dobrze sobie radzi z Hellhoundami. To jest dobrą wiadomością. No, teraz ciach. Okej. Z tych wyłączymy. I pikinierzy zajmą się nimi. No, tylko proszę, nie strzelaj więcej. Okej, kliknąłem auto przez przypadek. Okej. Na razie zatrzymam sobie. Oddam jej z powrotem. Okej, ona się też się obraziła, ponieważ chodzę po jej terytorium. Chociaż niektórzy komputerzy mają dosyć szerokie pojęcie ich terytorium. Okej, bank. To powinno nam dać sporo gotówki. Okej, i bless. Nie mogę Zaldrona spisować? Mogę. Okej, dobra. Chciałbym wskrzesić. Guardian Spirit, Angel, Magic Spirit, Summon Hero. Summon Champion. Chyba jeszcze nie mam czaru wskrzeszenia. Ta, nie mam. Trudno, kiedyś ją wskrzesimy. A teraz mogę tymczasem rzucać więcej Holy Armor i tak dalej. Zobaczmy, ty już masz Holy Armor. Ty nie masz Holy Armor. No to się uzbroi. Dobra, gdzieś tutaj musi być miasto, ponieważ nie mogliśmy założyć miasta tam. Okej. Ja sobie dalej pochodzę. Mało mnie to obchodzi, że ona się na mnie obrazi. I dobra, w Warszawie katedra nie. Dobra. Rozwijajmy te miasteczka. Ta, za drobne sumy złota możemy naprawdę przyspieszyć ich rozwój. Ta, Marketplace. A tutaj trzeba coś zacząć budować, Smithy. Dobra. Kołebrzeg ma całkiem kiepską produkcję. Dobra, dalej. Żul, Kraków i Łódź. Okej. Słomie, to co teraz? Forester's Guild, Farmer's Market. Po kolei Farmer's Market. Farmer's Market. I Marketplace. Okej. Teraz tutaj.
No i jest mieścina. Derwisz oraz Hellhound. Nie będzie problemu z ich pokonaniem. Tylko boję się, że jeżeli zaatakuję tą mieścinę, to mogę ją zniszczyć, jeżeli ona ma za małą populację. Ale okej. Okay. Najwyżej. Trudno. Jeżeli my nie możemy mieć tego miasta, to nikt nie będzie go miał. Okej, okay, Kraków skoczy Mechanic Skills. I też niedługo będziemy mógł robić bardzo fajne jednostki niedługo. Tak, tylko musiałby zbudować te wszystkie armory i tak dalej. Oracle. Nie. Okej, okay, Alchemist Guild. To magicznie jednostek. Ich budują. Holy Armor. Na Pikemanów. I teraz Holy Weapon. Buduj. I druga. Niech płynie tutaj. Patroluje. No i dobra. Zobaczmy, to jest kolejna wieża. Ok, save. I atakujmy. Dobra. On tylko strzela. Tak, nie będzie z tym problemu. Aniołek niech leci gdzieś. Tak, zwolni miejsce dla kawalerii i dla pikemanów. W sumie ja chcę zniszczyć go jak najszybciej, zanim zacznie czarować znowu. Ciach. Okej. Okay. Nie chcę zniszczyć. Troszkę kasy mu uciupaliśmy. Okej. Okay. Miał akurat dwa populacji, więc jakby było troszkę mniejsze, to byśmy je zniszczyli na miejscu. Dobra, niech housing. Niech się troszkę rozbuduje. No bo nie, zbudujmy mu Builder's Hall szybko. A potem granary im kupimy. To im pomoże w rozwoju. Okej. Okay. Awareness, dobra. Raise dead. To pozwoli mi zwrócić bohatera. Gdyby to rzucić podczas walki, to by pomogło. Recall Hero. Okej, okay, to jest mało przydatne. Prosperity byłoby bardzo przydatne, ale to kiedy indziej. Prayer. To też byłoby przydatne. Okej, okay, to również byłoby przydatne. Ponieważ on ma dużo jednostek chaosu. Ale okej, okay. Nauczę się tego Raise Dead. Na wszelki wypadek, gdyby chciała zabić mi kogoś jeszcze. Ta. Bardzo się boję. Dobra, łódź. Sages Guild? Okej. Okay. Teraz granary. A, nie stać mnie na zbudowanie im granary. Holy Weapon. Dobra, kawaleria. I kolejny Holy Weapon. Drodze. Dobra, a tymczasem... patrolujcie. Okej, okay, tutaj już raczej nic nie będzie ciekawego. Mam całkiem zdrowy przychód many. I katedra za dwie tury. Kołobrzeg skonstruował tempel. Fajnie. Trochę many nam to doda. Miałem się bardziej skupiać na produkcji jednostek. Komu jeszcze mogę dać? Okej, okay, mogę dać. Zobaczcie tutaj. Okej. Okay. Tyle galerii już mi powinno wystarczyć zdecydowanie. Tak,
większe produkcje. I co? Może uniwersytet. Albo nie. Chwila. Czy mam tę drogę jakoś? W sumie spory kawałek byłby tutaj. Stamtąd, ale cóż. Jakieś jednostki by mi się przydały. Co to jest za miasto w ogóle? Orków. Okej, niech będą. Że poszkolę trochę orków i wyślę ich tam na dół, żeby chroniły mi te miasta. Tak, skoczyli katedrę. W sumie już mogliby tylko zbudować Wizard's Guild, Oracle i Animist Guild. W sumie żadna z tych nie jest mi za bardzo przydatna. Paladyni z pewnością się przydadzą. Upkeep mają spory. Ale wierzcie mi, paladyni rozwalają wszystko. Oni są nawet lepsi od aniołków. Tak, aniołki mają jedną figurę, a paladynów jest czterech. Są prawie nie do zabicia. A, i mają jeszcze pierwsze uderzenie. Armor piercing, holy bonus, magic immunity. Ta, paladyni to naprawdę kozaccy goście, więc zacznijmy ich robić. Rozwiążą oni nam wszelkie problemy, jeżeli chodzi o walkę. Ale dobra, przydałoby nam się więcej żarcia. Z Kraków zwiększy produkcję żarcia. I zbuduję również armory, żeby również móc szkolić paladynów niedługo. Dobra. Przejdziesz się tutaj. Ty pójdziesz tam. Zbudujesz drogę. Okej, kolejne miasto. Więc je sobie podbijemy. Te miasta na dolnym planie bardzo wolno się rozwijają. Możliwe, że ten czerwony gracz nie będzie w ogóle oporu nam sprawiał. Z tego powodu będzie miał same małe miasta. Okej, zebrałem dwóch. Chciałem zabrać jednego, ale cóż. Nie szkodzi. Wrocław zamienił się w wioskę. Okej. Żur skończył bank. Fajnie. Mogę też zbudować sobie armory. Okej. Niech budują armory. Będziemy mieli jakichś arkowych wojowników. Również w armii. I Sage's Guild. Co to jest łódź? To teraz uniwersytet. Okej, ty patroluj. I nasza główna armia. Jedziemy z tym koksem. Okej, to są tylko Spearmeny. Chociaż latające, więc to jest wkurzające. Ale mimo wszystko to nadal tylko Spearmen. Więc problemów nie będę gdzie robił. Jeżeli zrobię tak, to powinien się nas sam zabić. Okej. Ruszcie. Będzie przejście dla prawdziwych jednostek. Okej, aniołek troszkę ucierpiał. Troszkę. Okej, dało nam się nie zniszczyć również tego miasta. Okej, granary. I od razu kupić to. To jest naprawdę biedna mieścina. I Wrocław. Housing. W sumie niech się housingują. Co my tutaj mamy? Ruins niewyeksplorowane. Czy aniołki mogą je sprawdzić? Mogą. Nie, nie mogą. Dobra, nieważne. Tutaj idą te jednostki do straży. Kraków zbudował zbrojownię. Fajnie. Teraz Fighters Guild. Okej, parę priestów również by się przydało. Ale to w sumie to po zbudowaniu Fighters Guild. Zbuduję parę priestów i wyślę też na tam na dół. Kobrzek skonstruował library. Nie. Co by się teraz przydało?
Miner's Guild, w sumie tak. Trochę to podreperuje ich kiepską produkcję. Okej. Okay. Teraz oni niech się housingują. Okej, okay, to im da całkiem sensownie rozwój. No i niedługo będę mógł mieć dzięki temu smoczki w armii. Okej, okay, dobra. Przydałaby się dróżka prowadząca do tej wieży. Więc chyba powoli będę taką konstruował. Okej. Okay. Skonstruowali tutaj drogę. Teraz konstruujemy tą drogę na północ. Okej. Okay. Wy też idźcie na dół. A nasza armia rusza dalej. Mało mnie obchodzi, czy on odbije z powrotem te swoje wioski, czy nie. Okej, okay, dobra, starczy tych orków. Zbudujcie może zbrojownię. Na przykład. Następna tura. Okej. Okay. Armory. Teraz Fighters Guild. Czy mogę coś jeszcze zbudować, co mi da jakieś dodatkowe rzeczy? Alchemist Guild dałoby mi lepsze zbroje, czy lepsze bronie. A dobra, najpierw Fighters Guild zobaczę. Tak, zobaczymy co żule będą mieli do dyspozycji w kwestii wojska. Okej, okay. Tutaj możemy już zebrać tą małą armię i na przykład pójść podbić te Hellhoundy. Ale chwila. Czy chciałbym tą armię też wyposażyć w ich własnego Guardian Spirit albo aniołka na przykład. Aniołek daje Holy Bonus. Of all friendly units in the combat by the bonus level of the Holy Bonus. Okej, okay, ale to chyba Paladini również mają. Dispel Evil. Okej. Okay. Czy nie mają żadnych za bardzo. Mają ten Holy Bonus, a poza tym Resistance to All. Resistance of all friendly units in the combat by listed bonus level. Okej, okay, czyli to w sumie mniejsza o te bonusy do resistów. Dobra, wezmę większość armii. Co to jest właściwie? Spearmen, elitarne. Okej, okay, wezmę, oni pewnie szybko padną. Ale nikogo to nie obchodzi. Tak, przydałoby się jeszcze jacyś jakieś jednostki walczące na dystans, na przykład Priest. Spróbujemy to zrobić. On tutaj sobie poczeka, ale przyjmiemy tego noda. Fighters Guild. Ta, stać mnie. Czy mogę tutaj zbudować Priesta? Mogę. Dopiero dwie tury. Okej, okay, ale zbuduję jednego. Okej, okay, w następnym odcinku kontynuujemy naszą ekspansję w podziemiach. Zajmujemy power node'y oraz inne rzeczy. I powoli też będę przygotowywał armię do desantu na tą wyspę. Mogę tu dodatkowe miasto zbudować, ale w sumie nie potrzebuję. A potem do ataku na tego żółtego gracza, jak się cokolwiek nazywał. To troszkę odległe pany. Bo muszę sporo armii zbudować, zanim to będę mógł zrobić. Ale już mamy zdecydowaną produkcję silnych jednostek w Warszawie i w Krakowie. Więc teraz tylko pozostaje po prostu je produkować i produkować. I co będziemy sobie robić w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć.